Wszedłeś dzisiaj do historii polskich freak fightów, ale raczej do tej czarnej karty niczym Marcin Najman swego czasu. Jak się z tym w ogóle czujesz? Co tam się stało, że to się tak potoczyło? Naprawdę, kurwa, porównałbyśmy do Marcina Najmana w kontekście tej walki? Złamałeś zasady, jakby sobie nie mówić. No dobrze, ale to były... Przecież to ścierwo zrobiło to specjalnie, no ale o czym my gadamy? To w takim razie rozumiem, że to nie było specjalnie i po prostu... No ale kurwa, no bo zaraz kończymy ten wywiad, no o czym to mi mówisz? To co się tu dzieje, bo to mnie to kurwa przeraża. Ale się nie zmęczyłem i... Ten. Gratulacje mini Mike! Go champ, go champ! To mój syn nieślubny. You remember what did you say? What's up? What happened to your face? Yeah, after... What happened to your face? What, sorry? What's wrong with your face? Ah, it's everything all right. You're lucky. No, I'm not lucky. Good punch, but you're lucky. I'm not lucky. First round, you almost quit. It's relaxed because I'm sleeping. I'm sleeping. No, I thought you were already. I could see you're ready to. See you later on the small cage, man. No, 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 no. Here, kiss my feet. Jakby proszę o tą walkę Mariusza, bo bym chciał po prostu sam dla siebie, bo czasem mi przychodzi taka w głowie, że jestem nieśmiertelny, więc chciałbym zobaczyć, czy naprawdę, czy jednak z najsilniejszym człowiekiem na świecie bym nie dał rady, nie? Porażka w stylu fatalnym. To nie była słaba walka. Nie zadałeś ani jednego ciosu. Jak ty w ogóle sobie wyobrażasz teraz? Nie, to jest dla mnie to jest straszna porażka. No ale z drugiej strony były takie walki jakby próbuję sobie to jakoś wytłumaczyć. Ja jestem przeciwnikiem głupich odzywek, głupich zachowań. Przepraszam, że przerywałem trenerze. Najlepszy trener boksu w całej Polsce. Pan Zbigniew nie pamięta jeszcze, jak byłem taki małym tym i zawsze mnie po łydkach kopał. Aha, zgadza się. Możemy się spotkać jeszcze raz. Progresujesz, czemu nie, ale na sportowo, już bez żadnych kurwa, wiesz, wyzywania się i takich pojebanych rzeczy. Ale właśnie Jacek, to mogę zdradzić. Jacek powiedział, że temu szczurowi, Matysiakowi, to nie daruje tak. Piwko w niedzielę dobrze smakuje, Mariusz, bo chyba lubisz w niedzielę. Oczywiście, że tylko będzie i nawet jeszcze bez śniadania dwa, bo do jednego nie będę siadał. Obserwując walki Mariusza, bo teraz oczywiście Mariusz jest no bo znokautował Michała, ale biorąc pod uwagę na przykład walkę z Erko Junem, czy na przykład, no nie wiem, jakąś tam jeszcze jedną walkę z James Silwą i tak dalej, okej, no on toczył te walki, ale czy z ręką na sercu taki wielki progres zrobił? No nie, no bądźmy tacy, wiesz. Jakby na sportowo będę w stanie ci po wygranej walce podać rękę, jako człowiekowi nie. I tutaj ale dlaczego jako człowiekowi nie? No powiedz mi dlaczego. Przecież Mateusz wiesz doskonale, jak to wszystko było, że to wszystko jest o chuj rozbić, że to jest nieprawda. Dlaczego? Dlaczego nie powiesz, Arek, sorry, że tak wyszło, dobra, to się wydarzyło, chuj z tym wszystkim, wiesz. Kolegami już dalej nie będziemy, ale po chuj to ciągnąć, coś to nie jest prawdą w ogóle. Po sportowemu jakby będę w stanie ci podać rękę i to tyle, no nie... No ale co ja bym z Popkiem robił na pięść? Że to jest dwa lewy sierpawy prosty i do boksu. Jak bolid do boksu zjeżdża, tak samo by było, no wiesz. Rzecznik kampanii prezydenckiej pana Jacka Murańskiego. Jedna osoba zrozumiała. W miarę, bo jestem szefem kampanii, nie rzecznikiem. To blisko. Rzecznikiem to ty możesz być, jak poprosisz ładnie. Mogę? Nie. My mamy zrobić coś lepszego, żeby... przebić zainteresowanie frikami jakimiś, nie wiem jak to się nawet nazywa. Pomidor. Tu kamerka, nie? Dajcie mi pół metra w tą stronę. No. Bardzo dziękuję, bo wtedy wszyscy razem się zmieścimy. I przyszedł Damiano i wszystkich przestawia. Nie, każdy tu pracuje, tak? Ja też chcę zrobić swoją pracę i pójść do pokoju. O. Szanowni Państwo, można? Widzisz, można? Można was postawiać, można? Medalista olimpijski ma swoje prawa. Tak, brawa, dokładnie. No i później na koniec wyjdziemy sobie z Mamedem. Mamed idzie na piwo bezalkoholowe, a ja takie głębsze, mocniejsze. Mówiłeś, że jak jest lato, to lubisz zimne piwko, a z mocniejszych alkoholi, jak już musisz wybierać, to tylko wódeczka. Czy w jakiś sposób będziesz świętował, czy na spokojnie? Tak, drinka z wódeczki z sokiem jabłkowym bardzo chętnie wypiję. Razem z tobą nawet. Nic mnie nie boli, tak naprawdę. Nic mnie nie boli, kurwa, boli mnie duma. To mnie boli, nie bolą mnie nogi absolutnie, nie, kurwa, nic mnie nie boli, nie, boli mnie duma, to mnie strasznie boli gdzieś, tylko to, nic mnie nie boli, naprawdę, wyszedłem do kurwa kolejnej rundy za chwilę. Także wiesz, to nie wiadomo o co to chodzi tak naprawdę, wiesz, tutaj się biją, tu sobie ubliżają sobie, jest gong, nie biją się, a tak to sobie ubliżają. Jeden drugiego nokautuje, nagle znowu się ubliżają, bo ochrona jest, znowu się chcą bić drugi raz. No to przecież to jest taka ciężka patologia, jak nie, wiesz, to jest masakra. Mówiła, że miałam romans z promotorem, dlatego zostałam wypromowana. Bardzo bym chciał, Jezu, tak było. Nie. To nie będzie koniec Marcina Najmana, to tak już na koniec tylko spytam, czy toczą się ewentualnie rozmowy w sprawie kolejnej walki, czy dopiero zaczną się toczyć? Wariacie, na razie chcę muszę tą walkę przypomnieć, a dopiero będę gadał następnej. Właśnie, Najman wszędzie się wcina, gdzie jest głośno. Wiadomo, no nie ma szans, coś no to możemy pokazać, ale wiem, że jego mogę załatwić raz, dwa, jeszcze raz. Nie widzę go w KRS-ie, więc tutaj to nie jest taki, wiesz, prawowity włodarz. A ja nie lubię Juźwiaka po prostu, on mnie wkurwia, stary, ja go nie lubię, to jest gość, którego nie darzę żadnym szacunkiem i dlatego ich nie trawię. Casio to... Casio zawsze gdzieś tam był mi bliższy. Porozmawiać szczerze i wybaczyć albo przeprosić Andrzeja Kostry, naszego byłego szefa sportu. Czy jest coś na rzeczy, czy nie? Nie, tu nie chodzi o to przeprosić, wybaczyć. Stary, ja jestem już starszą osobą, to nie jest jak młody, wiesz, gniewny, wszystko mnie tam gdzieś tam bolało. Na pewno w jakimś sensie, pewnie po czasie to patrzę sobie sam na siebie i mówię, kurde, niepotrzebne słowa. Nikt nie zrozumie po prostu, jak to jest być, jak cię tną po prostu, jak ci kurwa... Ostrze wbija się prosto w kości, a później przychodzi taka kurwa przed kamery i mówi, że to ja byłem napastnikiem i że robi ze mnie jakiegoś nożownika, że na kogoś napadłem z nożem, robi ze mnie patusa. Może używam tutaj teraz brzydkiego słownictwa, szczególnie w stosunku do niego, ale po prostu ten goguś generuje u mnie takie emocje. Chciałem wygrać. Ja nie wchodziłem do klatki z zamiarem zrobienia Michałowi krzywdy. I było to chyba ostatnią myślą moją, żeby komukolwiek tutaj krzywdę zrobić i Michał, przepraszam, że po prostu tak wyszło. Nie pamiętam, ja mówiłem o tym w trailerze, mówiłem, że nie pamiętałem, jak wychodziłem z klatki. I kolejne te emocje, wsparcie dla mnie po ciężkich chwilach dla mnie przez kibiców to jest dla mnie ważne, bardzo ważne. A nie nawet, bo już tam Owca przysiadał i jeszcze jeden lewy wleciał po prostu. Wiem, jesteś już właśnie drugą osobą, która to mówi. Muszę to zobaczyć, bo nie chciałbym to wyjść na brutala jakiegoś i tak dalej. Czy to było legalne? Czy... Tak. Nie wiem, chcę to zobaczyć i tak dalej, jak to wyglądało do końca. Na pewno... Jeśli było to by nielegalne i tak dalej, to byłoby bardzo, bardzo przykro. Zdarzyło mi się coś takiego, bo wiedziałem, że mam to p***ęcie, nie myślałem, że pójdzie aż tak szybko, ale dobrze go trafiłem. No przyszedł to Marcin, powiedział, że pierwsza w swojej karierze nie pamięta walki. I to będzie fajne, no bo to będzie gdzieś, nie wiem, starcie dwóch zawodników mających po 100 kg. No właśnie, to na koniec chciałem spytać o tę wagę Bridger. Tomek wraca, bo się nudzi. Tak sam deklaruje. Nie chce walką mistrzostwa świata. Ale ty wiesz dobrze, ja wiem dobrze, że wystarczy jedna walka w tej nowej kategorii, by się znaleźć bardzo wysoko w rankingach. Czy wtedy lampka u Tomka się nie zapali? Tego się boimy z Mariuszem, że właśnie mu się zapali ta lampka, bo Tomek jednego dnia mówi, zrobię sobie 3 walki, fajnie, dla relaksu, ludzie przyjdą, przy mnie się popromują młodzi. Ja jeszcze mam sobie motywację, może to wzbudzi trochę więcej zainteresowania dla całej dyscypliny w Polsce. No bo widzę, że też mi się spodobało to spotkanie z prezesem Nowaczkiem, że się z nim umówił, że jeśli będą środki, a podobno są środki, to że może pomóc i z trenerami na Florydzie, i z trenerami w Nowym Jorku, że on może być takim ambasadorem, padre, który wpadnie do gymu, podniesie rękę, pomoże młodemu zawodnikowi zorganizować parę rzeczy. Natomiast no, Adamek jest szaleńcem i po prostu zawsze przy nim jest niebezpieczeństwo, że jak, nie wiem, wygra ze średnim zawodnikiem kategorii Bridger pierwszą walkę, to w drugiej zacznie mówić o rankingu, a w trzeciej, że może by trzeba pójść po pasek i zadzwonić do Sulejmana, bo w końcu przecież on u niego już był mistrzem w kategorii półciężkiej, że właśnie w ten sposób fajnie byłoby spuentować karierę. Także no, z Tomkiem jest tak trochę jak z tymi wyrokami boskimi, że tylko Bóg wie, co jemu tam wpadnie do głowy i co on na samym końcu wymyśli. Mam nadzieję, że się nie zdenerwujesz. Jak czytasz nagłówki chociażby w Superekspresie czy w innych mediach, że jesteś najpiękniejszą żoną polskiego pięściarza, to jak ty to odbierasz? Tak, denerwuje mnie, że tego jest za mało. O co chodzi?